Staw karpi o wybranie. Na dablesa, na karpiówkę mam branie. No. Zobaczcie, drodzy Państwo. Zobaczymy co. Ryba chyba przeszła. Na włos, torebka PVK, tak pokazywałem. Teraz zobaczymy, co jest na zestaw karpiowy upyzy. Mam nadzieję, że coś fajnego, bo to nie była taka mała przynęta. To znajdę sobie tutaj miejsce. Tam jest Trigalik Bungee. To guma, która pracuje. O, ryba już godna. Tylko nie widzę jeszcze. Zobaczcie, Trigalik Bungee i zestaw karpiowy. Ach, siedzi. Drodzy Państwo, sztycę złamałem. Ale widzicie, tak to jest na rybach. Złamałem sztycę. No, sztycę. No, złamałem, no trudno, nie? Jak nie miałem jak wyciągnąć ryby. Ładnie. No, widzisz, co się dzieje. No, złamać ją. Wyjmij mi. Złamałem, bo mi w krzaki weszło. Ale leży już fajny, drodzy Państwo. Marcin, przytrzymaj mi rybkę, zrobisz mi zdjęcie. Ale ładny już, nie? No ładny, ładny. Trzymaj. Zestaw karpiowy. Wędka złamana, ta sztyca złamana. Ładny leży, ale ostry. Wysypkę już ma? Tylko wędki teraz jeszcze nie złamać. Ciężkie mam warunki, weszło mi tutaj, jej. I złamałem. Ryba ma około 2 kilo. No ładno. I o to w tym wszystkim chodzi. Piękny, nie? Ładny, ładny. No. To już, zobacz, na damblesa. Zobaczcie, drodzy Państwo. Dolna warga. Trigalik Bungee pa. Na gumce, zobacz. No widzę, na tej długiej. No. Powolutku. Powolutku. Się doczekałem. Zobaczcie, patrzcie. I tak mówiłem, skrócił się przypon. Trigalik Bungee. Przypon teraz ma 70 m20, 40 cm, ale do 60-70 się rozciąga. Zestaw karpiowy. PV-ka tu była. Druga PV-ka była na włosie. Dobrze. Bez ciężarka, tak luzem. Koszyk jest. A jest tu, no tak. Koszyk mam. Mam. Nie zwróciłem uwagi, bo mi pokazałeś ten. Rybkę weźmiemy. Koszyk jest, zobacz. Karpiowy zestaw zrobiłem. Plecionka. I tak sobie wymyśliłem zestaw karpiowy, pa. Że odjeżdża. Bezpieczny klips. I ma. Zanęta, PV-ka. PV-ka. Pierdzielił tego. Ale zobacz, efekt jest. Jest efekt. Nie? Efekt, drodzy Państwo, ale jest. Leszczyk ma od 50. To idź. 100. 51. 51.
Kwiatkom. O 50 przyjechałem i 50 się doczekałem. O 50 101. Dobrze. Dobrze, drodzy Państwo, zdjęcie zrobione. Zobaczcie, jaka piękna. 51. Czekamy. Oby nie jedyna. Na większe. Zobaczcie. Jaka piękna ryba. Sztyca złamana. Ale tak to jest. Widzicie, nie było jak podebrać. Ryba z 1,5 kg waży. Tutaj zaczepiłem. I będę musiał dzisiaj holować ryby. Oto na tej krótkiej sztycy. Więc rybka ich dochodzi. Piękny leszcz. Czekamy. I jest w pytę. Ach, szkoda tej sztycy. Zobaczcie, ale jak podnieść. Tu wbiło mi się do góry. Trudno. Takie mamy wędkarstwo. Miejscówka źle dobrana, jak na początku powiedziałem. Tu coś telepie. Na PV-kę. Więc zakładamy z powrotem zestaw za kolejnym leszczem. A więc ściągnę to. Kilka ryb było, ale muszę założyć cięższy koszyk. Spływa mi. Mam 85 gramów. Spływa mi. Założymy 115, ale ściągniemy cały ten zestaw. Odetniemy. I założymy na niesymetrycznej pętli. Tu jest 115, ale ma 130 ten koszyk, bo jest zakłamana waga. Koszyk ma z tyłu śruby, nie będzie się przesuwał i będziemy łowić grubszym kalibrem. Przypon tylko dowiążemy niesymetryczną pętlę. Dobrze. Do naszej plecionki. Zaczęło wiać, żeby tylko nie padało. Siedem, osiem, dziewięć. Dobrze. Końcówkę odetniemy. Dobrze, mamy zestaw. Skarpety mi złapało. Okej. Hak ostry, dobra. I teraz tak mój zestaw wygląda. Zobaczcie. 50 cm hak, ale założymy torebkę. Torebkę. Pakuneczek. Garstkę białych. Po to zostały kupione. Garstkę męty.
ubijemy. Skręcimy. Dobrze. Przymokła, widzicie? Zamokła i zalejemy to. Okej. Siatkę szybko chowamy. Teraz mój zestaw, nabijamy haczyk, rybactwo, 3 sztuki, 1, 2, trzy, torebeczkę. Zakręcimy i jeszcze raz zahaczymy. Dobrze, trzyma się pakunek. Jeszcze damy towar, tu już damy ten koszyk większy. I teraz długość przyponu tylko będziemy próbowali. I tak się teraz ten mój zestaw. Wygląda. Tamta jak stoi karpiowo, karpiowy zestaw i zarzucamy tą z większym podajnikiem. Jego padnie. I teraz naciągniemy przypon, żeby się rozłożył na długość 50 cm. Torebka jeszcze PV-ka nie puści, jest na końcu. Dobrze, tu trochę pociągniemy. Ok, i czekamy na branko. Ten zestaw przerzucimy, uważając, tak żeby znów w koszty dzisiaj nie wpaść, bo już tyca złamana. Więc kolejna dawka, która poleci do wody. Tam dzisiaj nęciłem. Naciągniemy. Mamy przerzucone, a tu białe, a tu na robaki branie. W międzyczasie przełożymy z torebką PVA, krótka sztyca, jakoś musimy dać radę, podajnik większy, zaciak mam sztycę, nie wiem jak ja będę podbierał dzisiaj ryby z tego wysokiego brzegu. Ściągamy, to chyba nie brzana, bo nie bije, zobaczcie, czysto idzie. Czyściutko idzie ryba.
mokra zanęta, więc torebka się rozpuszcza. Ale to da nam radę. Dobrze. Zakładamy na hak niewielki, obkręcamy ze dwa razy. Dobrze. I damy zapach. Zarzucamy. To przekładanie znów. PVA i białe robaki. Koszyk jest ciężki, 120 gram, ciągnie do dołu i ryby mogą spadać. Zobaczymy. Na razie coś jest. Brzana nie. Zobaczcie, krótka sztuca. No i poszło. Zobaczcie, ciężko. Za krótką mam sztycę. Zobaczcie. Za krótka sztyca. Widzicie, ile szczyk poszedł. Za krótka sztyca jest. Za siebie nie wezmę wędki. Za krótka i zobaczcie, nawet jakbym chciał podebrać, za krótko szarpnąłem i ryba zeszła. Ale leszczyk był, nie ma sztycy, nie ma wędkowania, ale przerzucamy dalej. Co zrobić? Jak będzie coś większego, będziemy wołać Marcina z podbierakiem, a na razie wędkujemy. Teraz zrobimy tak. Założymy ochotkę. Zobaczymy na ochotkę piękną. Zobaczcie, czy coś się skusi. Założymy kilka tych larw. W dobrej kondycji jest. Ciężko jest z rybą podebrać. Założymy kilka sztuk. Tak, zobaczcie, widzicie? Nabijemy podajnik. Zarzucimy zestaw z ochotką. Ale sobie miejscówkę wybrałem. Dobrze, trudno. Najwyżej później długość przyponu zwiększymy, ale teraz rzucę na ochotkę. Widzicie, dwie ryby spadły. Nie ma podbieraka, ciężko podebrać. Wędkujemy. A więc chłopaki z
Straszy paska. To była jaka? Państwowa czy? A nie zwróciłem uwagi. Ale chyba państwowa. Państwowa. Chyba tak. Dwóch chłopaków z Państwowej Straży sprawdziło zezwolenie to. Cisza na razie, nie? Na razie cisza. Mnie druga ryba spadła, ale ja nie wyciągnę. Ryby nie mogę dostać. Dosięgnąć i słyszysz? Chciałem dosięgnąć, zerwała się. Jak coś większego, to przyjdzie z podbierakiem, jak będzie fajna ryba. No i chłopaki z Państwowej sprawdzają kartę. Wszystko na legalu. Wpisane zezwolenie jest, porozumienie jest. Data, wszystko wpisane i wędkujemy. Przerzuciłem zestaw na ochotkę. No i zobaczymy. Najwyżej zaraz zmienię przypon na dłuższy. O 50 cm jest. Założymy 80. Dłuższy. Tu też krótki jest. I zobaczymy z dłuższego przyponu, jak to będzie jechało. A tamtą na czosnek ser tego Dumblesa zostawię, jak stoi. Niech coś podejdzie, może coś jeszcze fajnego, większego się złowi na plecionkę i hak z przynętą na włosie. Dobrze, wędkujemy, odpoczywamy dalej. Kontrol była. Czwarty raz jestem w tym roku na połańcu i pierwsza kontrol w tym roku z Państwowej Straży. Zestaw, oczywiście zostawimy sztuczną jedną i założymy świeży za 4. Dwa. A damy piątą, bo haczyk duży. O, wysypałbym sprzęt. Widzicie, jaki wiatr. Dobrze, nabijemy podajnik. Zobaczcie, tak się prezentuje ten nasz pęczek. I przerzucamy. Oczywiście sprawdzamy, czy nigdzie się tam nie zaczepiło. Jest dobrze. Miejsce, gdzie nęciłem, niech opadnie trochę i podciągniemy zestaw 120 gram plus zanęta około 40, dobrze 50, to gdzieś 170 gram umów. Posłałem koszyk z zanętą, niech stoi, czekamy. A ta na to Dumblesa, na tą przynętę czosnkową, niech stoi. Nie będzie wskazania, ściągnę zestaw, szybka piłka, przełożymy, założymy gumę i będziemy dwoma wędkowali na pinkę lub ochotkę. Ale to jeszcze jak godzinę postoi, zobaczymy. A nóż widelec, może coś się na to złowi. Słońce zaszło za chmurkę, to w miarę coś jeszcze widać. Więc drodzy koledzy, parę godzin patrując się w stronę słońca, to nie za bardzo, dlatego jeszcze raz powtórzę, dzwonki tak, aby mniej więcej słyszeć, czy jest branie, gdy odchodzimy, gdy zajmujemy się innymi rzeczami, nie idziemy cały czas się wpatrywać w szczytówki, jeszcze na dodatek w słońce, które nas oślepia, więc dlatego używamy dzwonków dla lepszej sygnalizacji
i słyszymy, czy było branie, czy nie, z daleka, nie musimy wpatrywać się. Na dodatek widzicie, słońce mam na wprost, to nieprzyjemnością, nie jest to przyjemność popatrzeć na szczytówki, jak słońce oślepia nam wzrok. Tak teraz widzicie, centralnie nic nie widać, nic nie widać, więc dzwonki muszą być. Ja się odwracam i słuchamy dzwonków, wędkując dalej. Dobrze, ściągam ten zestaw, bo za długo to leży. Zmienimy, tak jak pokazałem wcześniej, koszyk, wszystko. Zobaczcie, wszystko jest jak cacy. Więc musimy wszystko pozmieniać. To szybko się robi. Odetniemy. Zestaw i szybko dowiążemy przygotowany. Dziewięć razy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Namoczymy, naślinimy i ściągniemy. Sprawdzimy, czy to trzyma. Dobrze, zaciągnęło się. I końcówkę odetniemy. Dobrze. Trigalik bungee odkładamy. Dobrze, i mamy niesymetryczną pętlę, przypon. Zakładamy robactwo. Jeden. Dwa. Bez torebki na razie. Trzy dorobne białe robaki. Nabijemy koszyk. Zarzucimy zestaw. Sprawdzimy, czy to śmiga. Śmiga. I zarzucamy tam, gdzie nęciliśmy dzisiaj. Niech stoi. I czekamy. A tutaj, jeśli nie będzie brania, tak jak mówiłem, przygotowany mamy ten dłuższy przypon i przełożymy, zobaczymy. Temu przyponowi już dziękujemy. Spełni dzisiaj rolę. Złowimy na niego największą jak na razie rybę. Zobaczcie. Trigalik bungee to jest plecionka, zobaczcie. Gumka. I to wyschnie, to będzie taka długość. A po namoczeniu normalnie się skurcza. Widzicie, taki wykombinowałem sobie zestaw, który przyniósł mi leszcza największego jak do tej pory. Jedynego na ten zestaw. Kudły po torebce. Zobaczcie.
i zestaw, jak to podeschnie, schowamy, wykorzystamy następnym razem. Przynęta idzie tu, druga, co się dipuje, też idzie tu. Dobrze, pilujemy wędek. Gotujemy jedną mieszankę, ale damy robaczki. Kurkumie, pakuneczek, trochę męty, ubijemy. I ten pakuneczek skręcimy. Zanętę, więc tą z białymi robakami zadipujemy. Dipy nie rozpuszczają nam PV-ki, więc dlatego tą, co była od strony zanęty, zadipujemy i zaraz przerzucimy tą z ochotką, z PV-ką i z robakami. Tak zaczepimy to. A na tą chwilę odpoczywamy. Dalej. Nic nie widzę, nic. Dobrze, że dzwonki są, to chociaż będzie słychać. Okej. PV-ka jak się dipuje. Lub nie lotam czasami. Okej. Te wolne biegi. Dobrze. Robaczki i nęta pójdą na hak, ale to za chwilę. Białe robaki, zobaczcie, nie brzana, bo nie bije. Zobaczcie, jak czysto idzie. Może być leszcz, ale jak coś, to jeszcze jak wpadnę do wody, będzie najlepiej. No, mordujemy się dalej. Spróbujemy wymęczyć rybę. To nie będzie brzana. To będzie leszczyk chyba, bo ładnie idzie, czyściutko. Zobaczcie, jak czysto idzie. Jak czyściutko idzie. Ale nie podbiorę, bo nie mam podbieraka. Popuszczę. Hamulec. Pomęczymy rybę. Zobaczymy, co najpierw. Marcin, jakby był, podałby mi podbierak i by problemu nie było. Żeby nie wpaść do wody. Zobaczcie, jak gra plecionka. Branie. Ochotka. Nie wiem, czy podbiorę. Zobaczymy. Jak większa, to wołamy Marcina. Jak mała, to jak spada. No, co zrobić?
zobaczymy co. Koszyk duże, obciążenie ma, ryba bije. Sztyca za krótka. I teraz jest na ochotkę. Ochotka bez białych robaków. No i co mamy? Chociaż żeby zobaczyć co. Żeby zobaczyć co chociaż, bo i tak nie liczę na rybę, aż ją podbiorę, bo za krótka sztyca. Leszcz. No spróbujemy. Marcin! 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 Daj mi podbierak! Bo mam leszcza takiego ładnego. Dziękuję. Bo nie podbiorę, za krótki mam. A szkoda, bo taki w miarę leszczyk. Wiesz, plecionka jest, hamulca nie mam popuszczonego, a nie chcę, żeby spadł. Nie, pójdzie, pójdzie. Taka zabawa to do niczego, drodzy widzowie, nie prowadzi. Ryba zaliczona. No teraz jak wyjdę, Marcin, trzymaj tam tył, żeby nie złamał tak swojej. Puść. Poczekaj, poczekaj, bo ryba ucieknie. Trzymaj. Chodź, wyjdziemy. Stałeś? No bo wiesz, nie dam. Trzymaj wędkę, pójdź podbierać. No, żebyś nie złamał sobie wędki. Dobrze. Ale mam warunki, nie? Uważaj, wędka. No i drodzy widzowie, ryba... Kurczę, zaliczona, dawaj ją na matę. Ładny, nie? Zobaczcie, zobaczcie. Ochotkę. Ochotka sztuczna plus kilka żywych. Ładnie ciemno. I drugi pan Lesio. Zobaczcie, od 50, 40, 45. Zobaczcie, 45. Ale rybka cieszy. Odczep ją, Marcinku, ja wypuszczę ją ze swojego. Czterdziestka piątka, ładny, nie? Ładnie. Ciemny. 45, pa, 95. I zobaczcie, z jakiej ty jesteś wody? Z PZW. Z mokrej. Dobra, z mokrej. Dziękuję ci za podbierak. Dobrze. I drodzy państwo, jak to się mówi, jest pięknie. Pięknie, jeszcze raz pięknie. Pytkę.
za małym sztyce, więc ciężko coś kolwiek zrobić. Ochotka sztuczna plus 4 żywe daje nam ładnego pana Leszka. Zobaczcie. Dziękuję za walkę, byku. Odpłynął i jest w pytkę. Przerzucamy zestaw. Założymy dłuższy przypon, ale tu szarpie. Zeszła. Zeszła ryba. Tu była ciekawa ryba. Widzicie? Na ochotki. Dobrze, przerzucamy zestawy. Zmieniamy przypony i wędkujemy dalej.